Witamy Was, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale z Wojtkiem i dzisiaj będzie testował i rankingował zapachy najdroższe, jakie mam w swojej kolekcji. Część najdroższych, jakie mam w swojej kolekcji, nie wszystkie, bo wszystkich nie jest w stanie, ale wybrałam takie, które chciałabym, żeby ocenił. To może bym chciał się dowiedzieć. Więc... Na najdroższych cenach. Słuchajcie, nie słuchajcie go, zapraszam. Dobra, to tak jak poprzednio, ja mam długopisik, notatnik i mało tego, już nawet sobie tym razem się przygotowałam i wszystkie zapachy wypisałam, więc tylko je oceniasz. Mhm. Będziemy używać Twoich nadgarstków, moich nadgarstków. Synku, zostaw kawę taty. Więc tak, najpierw jest Eau de Magnolia i najpierw będzie Frederic Malle. To jest marka na bogato. Weź może jakoś właśnie, trochę Ci prysnęłam za mocno. Czuć. Ładna, ale... Ale? Nie jestem w stanie ocenić na razie. Serio? No. Ale pachnie kwiatem, magnolią. No, to 7. Tu widzę, Tom Ford jest. To już kieszeń nie boli. I jest też Dior, który sam mi kupiłeś. No, tak. Poczekaj, Portrait of a Lady, tak. Teraz ja. Oj, synek, to będzie miał przerwane. O. 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 No, to 8,5. To czuć. Nie, dalej czuć lepiej. No, 8,5, ładny. Ale projektują po prostu na maksa. No. Fajne, co? No. Czemu znowu jeszcze raz pisikasz? Bo teraz już trzeci zapach Frederic Malle i to jest mask Rava Gore. Jakoś tak. Od razu, no. O Boże, te są jakie piękne! A to Ty nie znasz ich? Ja, wiesz co? Mam tyle zapachu, że... Ja już nie pamiętam niektórych. Te są ładniejsze, te 9,5, ale piękne są. No? Piękne. No. O Jezu, te są... To jest zapach niesamowity. No. Chcesz zejść? O, 9,5, tak? To jeszcze puszczam. Tak. Dobra, 9,5. I teraz... Nie będę cię męczyć. Te od Ciebie, to jest Dior Bois d'Argent. Nieraz Wam o nich mówię, to są perfumy w dziesiątce najpiękniejszych dla mnie, które zawsze powinna mieć w kolekcji. Dlatego rzadko używam, bo mi ich szkoda. Czekaj, bo teraz czuć tym spirytusem. Nie ma tu spirytusu. Nie no. Ty, no nie czuję ich. O, tutaj czuję, no. Ja, no są piękne, no. One na mnie najładniej tutaj właśnie pachną. Najpiękniej. Cykałaś się już przecież czymś dzisiaj? Nie. Niczym. Będę dziś pachniała tym. O, one są po prostu niesamowite. Wiesz, że ich prawie nie czuję? To nie wiem, to weź. A kawę czemu otworzyłeś? No bo przecież wąchałem już. Nie no, ja czuję, no są mega. Znaczy ja wiem, jak one pachną, one są 9 mocna. No bo ja znam ten zapach, przecież tam kupowałem. No. Z twoją pomocą. No. No, także mocno 9. Ja ich nie czuję w ogóle dzisiaj. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, ja je czuję mocno bardzo. Mocno 9. Dobra, teraz Marc Antoine Barła chyba się czyta. Ganymed. To jest petarda zapach. Najpiękniejszy ostatnio, jaki udało mi się dorwać. To jest coś niesamowitego. Dycha, ale, ale zarąbiste. No. No, fajnie, kurde, lepszy niż Diora, no. Cudowny, co? No, taki mały. 10 ml odlewkę kupiłam, bo one kosztują... 10 ml, nie? Nie, nie, ale one kosztują horrendalne pieniądze. Mhm. Właśnie udało mi się... Piękne. Odlewkę, bo one... Z... Trussardi to się chowa, to co ty mi... ten... To jest strasznie drogie, nie? Ja, no i bierzemy się za Toma Forda. To i może najpierw za Lost Cherry.
To jest 100 ml, są, wiesz? Lost Cherry. No. Czuć. Wiśnia taka z alkoholem, tak, nalewka, likier, nalewka, takie, nie? No tak, nalewka to 10-10, no. 10? Nie. No co mów. Wiesz, to trochę się przybija za mocno ta wiśnia. Taka nalewka, tak jak zlewasz wiśnię. No ale nalewkę, to ja to lubię, tak... no trzeba lubić wiśnię, no. No, jak zlewasz nalewkę, to taki sam zapach jest. No. No tak 8,5, no. 8,5? No. Dobra. Strasznie wiśnia się przybija, no. No i drugi Tom Ford to jest Bitter Peach i idzie do mnie trzeci Tom Ford. Ja już nic nie kupuję. Nie no, ja zaraz siadę na internet. Mówię, ty nie możesz mieć dostępu. Nie. O Jezu, ale ten... Przepiękne. Peach czuć. Strasznie. On, tam tak, wiśnia, a tutaj ten tak się przybija. Ale tak, ale ona jest przełamana. No, ale przybija się bardzo, no. Jak ktoś zna się na perfumach, to wie, że od razu, że to jest to. Mhm. Strasznie owocowe one są. No, ja się nie znam na zapachach. Nie, ale tak samo, tak jest, takie samo lata. Tak? No. 8,5? Mhm, bo one są bardzo ładne, no. Bardzo ładne, ale bardzo się przybija, ale to czuję. Ale sam mógłbyś się popryskać, co? Bo one są takie w sumie... Seksowe. Nie wiem, czy... Bo to jest skóra, to jest taka skóra, wiesz, to jest zapach skóry takiej nowej torebki, paska. Idę po telefon, zobaczę, ile one kosztują. Awesome. No. Są najlepsze, nie? To jest od mojej Wicki zapach. No, są mega. Ganymede, Mark Antoine. Nie, to zdjęcie zrobię. A. No sobie, no, a to? Okej, okay, no to... No 1000 zł, no. No. Ale nie wiem za ile tylko. 100 ml, no. Nie ma innych. No, nie no, piękne są, no. Dobra, to słuchajcie, podsumuję. To tak, Frederic Malle najmniej ci się podobało od Magnolia. Ale to się są bardzo wszystkie, podoba. Naprawdę. Ale są piękne. Ale ogólnie wszystkie są takie... Piękne. Mhm. Nieziemskie i no, inne, nie? Tak, to jest... No ale generalnie podsumowując... No to generalnie to można powiedzieć wszystko, wiesz. Najbardziej Ganymede ci się to w ogóle przybiło, ci wszystko, zachwycasz się, aż cenę sprawdzał. Później no ten Mask Ravagor, ale to jest piękny ten Frederic Malle, tylko trzeba czasu, bo za pierwszym razem jest trochę inny odbiór niż później. Ale już te pierwsze by uciekł mnie. U ciebie. No, to już ładniej są. No. Są już ładniejsze. Wiesz, jak one usiądą, to jest no, wiadome. No, są ładniejsze. Właśnie ten Mask Ravagor Frederica Malle, później jest Dior Bois d'Argent, który mi kupił. Później jest, wszystkie mają po 8,5 i Portrait of a Lady, Lost Cherry i Bitter Peach. A najmniej czujesz, nie wiem dlaczego Bois d'Argent, ja jej czuję cały czas. Nic nie wiem. Możesz się nie bawić? To jest najlepsze, to zakończenie. Ganymede bezapelacyjnie wygrało ten ranking. Nie, także Wojtek lubi mocne zapachy, nie takie owocowe, tylko z jakimś przyprawowością, czymś mocnym. W takich się lubujesz, to już zauważyłam. O, widzisz, ja się przynajmniej dzięki tym filmom czegoś o tobie dowiedziałam. Mhm. A ja mam takie perfumy też? Jakie? Takie przybijające pieprzem i innymi? No, tak? No. Masz, no. Lubisz takie najbardziej, dlatego już nie lubisz One Million, bo one są słodkie. No. I ty już ich nie lubisz. Lubisz wszystko takie ostrzejsze, mocniejsze zapachy. Dobra, my za dzisiaj dziękujemy. Mam nadzieję, że fajnie się z nami bawiliście. Nie za długi film, ale mam nadzieję, że mimo wszystko było przyjemnie. Dzięki bardzo i... Do zobaczenia. Pa!